Ja na przykład powiem szczerze, że odkąd mam córkę, to ja gdziekolwiek bym się nie znalazła, nie pojechała, nie wyjechała na przykład sama z moim mężem na wakacje, to zawsze jak staję w jakimś miejscu i je oglądam, to się zastanawiam, co moja Marianna powiedziałaby, czy jej by się to podobało. Patrzę jej trochę oczami i to jest coś fantastycznego. A czy twoja córka była kiedyś na planie Singielki? Nigdy nie była na planie Singielki, ja jej nie przeprowadzam, bo ona jest troszeczkę za malutka, ona by się wystraszyła. To nie jest jeszcze taki moment, ona ma 2,10 miesięcy, więc to nie jest taki moment, żeby ciocie jej wystarczały, tylko za chwilę będzie płakała i będzie chciała do mamy, więc jeżeli ja będę miała jakiś luźniejszy dzień na planie Singielki, co nie wiem, kiedy się zdarzy, będę miała mniej na przykład niż 9 sten dziennie, czy 12, to myślę, że ją wezmę. Może jak będzie wiosna, jak ona będzie też taka bardziej, będzie starsza i będzie mogła chwilę spędzić sama, wiedząc, że ja pracuję. Na razie ja też nie lubię, ja lubię oddzielać pracę od życia prywatnego, nie lubię tego mieszać. Pewnie sama by się też nie mogła skupić, tylko bym cały czas myślała, co ona robi, co tam i gdzie ona jest. Nie byłoby to dla mnie dobre. Coś ona wie, mama gdzie idziesz? Ja mówię, idę do pracy. Robić Singielkę? Ja mówię, tak. Więc coś wie o Singielce, coś tak, ale myślę, że jakby ja specjalnie o tym nie opowiadam. Także jakby to oddzielamy, na razie ona sobie żyje w jakiejś takiej nieświadomości trochę, że mama jest aktorką. Ale oczywiście, no jak wiadomo, tym bardziej, że jest dziewczynką, więc dużo rzeczy robimy razem wspólnie się malujemy, bo ona podpatruje, ja na przykład jak maluję się w łazience, ona staje obok mnie i też tam próbuje się malować, no więc takie raczej rzeczy.